Witajcie. Właśnie minęła godzina 19. Nazywam się Jakub Żebrowski i mam zaszczyt poprowadzić drugie już spotkanie PKS-u Młodych, czyli Praktycznej Korzyści Sakramentów, którego tematem będzie wierzmowanie, czyli zesłanie mocy Ducha Świętego właśnie na nas. Witam serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Marka Solarczyka, biskupa pomocniczego diecezji warszawskiej. Ksiądz biskup opowie nam dzisiaj o sakramencie wierzmowania i jego roli w naszym życiu. Witam też księdza Przemysława Górę, duszpasterza młodzieży archidiecezji. Ksiądz Przemysław wspiera nas dobrym słowem, modlitwą, ale również pomaga w przygotowaniu spotkań. Powitajmy również księdza Marcina Jarzynkowskiego, diecezjanego. Witamy też księdza Juliana Dzierżawa, dyrektora Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi. Dzisiaj od księdza biskupa Marka Solarczyka dowiemy się, czym dla naszej formacji duchowej jest wierzmowanie oraz jakie praktyczne korzyści możemy z niego czerpać w życiu codziennym. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odpowiadając się do słów Kuby, mamy mały problem, bo jeżeli zostało nam 40 minut do godziny 20, a Kuba mi mówi, mogę mówić, że ja mogę mówić 30 minut, to na pytania by zostało 10. Trudno, żeby wszyscy mogli zadać Kuba. 3 dni temu miałem 3. rocznicę święceń biskupich i moi znajomi skrupulatnie wyliczyli, że te 3 lata to jest 1096 dni, no i tego dodajemy jeszcze kolejne. Dzisiaj jest 1099. I przez ten czas, ja nie prowadzę takich rachunków, ale bez wątpienia to były tysiące młodych ludzi i trochę starszych, którym udzieliłem sakramentu wierzmowania. Chciałbym jako pewien fundament podzielić się pewnymi przemyśleniami z odwołaniem do tak naprawdę dla mnie kluczowych tekstów, które są według mnie związane z sakramentem wierzmowania. Po pierwsze, zacznijmy od czegoś, co niejednokrotnie dla młodych ludzi jest zmorą w czasie przygotowania i w ramach tak zwanego egzaminu, mianowicie dary Ducha Świętego. Proszę wymienić. 7 darów, mądrość, rozum, rada, męstwo, liturgia, katechizm mówi umiejętność, Pismo Święte. Prorok Izajasz, 11 rozdział, mówi wiedza. U Izajasza jest jeszcze bojaźń Boża, a między innymi w 12 rozdziale proroka Zachariasza jest jeszcze mowa o darze pobożności. No i mamy 7 darów Ducha. Czy jeżeli człowiek przyjmuje wierzmowanie z powodów błahych, takich jak chociażby, bo rodzice każą, bo fajnie jest mieć trzecie imię, to czy te dary Ducha Świętego w ogóle na niego zstępują, czy to jest po prostu taki nieważny gest? Przyjacielu, sakrament inny nie jest nieważny. Oczywiście, generalnie rzecz biorąc, tak zwani, może nie tak, niby się tak zwani, ale specjaliści od spraw teologicznych ci powiedzą, że w tym momencie będziemy mieli do czynienia albo ważne, czy nieważne, albo godziwe, czy niegodziwe. No jeszcze można dorzucić trzeci element, który tutaj wspomniałem, rozwija się, czy się uśpiło. Tutaj trudno, ostatecznie rzecz biorąc, powiedzieć, czy rzeczywiście te okoliczności, które tutaj żeś tak ogólnie powiedział, że z błahych powodów, czy one mogą sugerować, czy w ogóle ten sakrament jest ważny. To poznałem grupę pewnych ludzi, myślałem, że przyjaciół, którzy szybko okazali mi, że to są narkotyki, czyli jest alkohol, są rozboje, bójki, kradzieże, włamania, no to można powiedzieć, że w sensie było przestępcze. Tak minęły lata, minęły długie lata, gdzie różne rzeczy się działy. Często policja, często strach, często ból.
w tym momencie wyszedł człowiek. Dziś wiem, że to był mój anioł stróż, wtedy nazwałem go człowiekiem z lasu, który powiedział do mnie słowami Pisma Świętego: chcę mu w czym mogę ci pomóc. A wtedy się rozstroiłem totalnie i zrozumiałem, że jednak coś na tym świecie mam zrobić.